Siemanko, z tej strony Piotrek Krajewski, witajcie na moim kanale. Jak widzicie za moimi plecami, jesteśmy w salonie MB Motors, Mercedes-Benz w Jankach, w nowym salonie, moje nowe ulubione miejsce. No i w dzisiejszym odcinku będę testował samochód elektryczny EQA. Objeździmy trochę spotów. Jaha! Ale spot! Będzie mały challenge, żeby zrobić sztuczkę na każdym spocie. Pokażę Wam, jak to wygląda jeżdżenie takim samochodem. Zapraszam, lecimy! Partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście MB Motors. Wezmę sobie kilka podstawowych elementów. Weźmiemy pompkę, weźmiemy statyw. Cyk. Co my tu mamy w środku? Oczywiście mamy ładowarki. One fajnie, bo są zabezpieczone, żeby nie latały za bardzo. W końcu wrzucę rower, więc podziękuję za ten element. Wyjmiemy, nie będę go woził ze sobą. Cyk. Bang. Poczeka. Jona Ziomal. Widzimy się jutro. Już wiesz, że jestem w okolicy, super. Małe tutaj dostosowanie się do kierownicy, cyk. Stawienie kierownicy tak jak lubię, dobra, troszeczkę bardziej do tyłu, ale niezbyt gangstersko. Pasy. I można odpalać. Tu tylko GoPro, schowam je sobie tutaj. No, zamknij się, tylko mam tam jeszcze kamerę. Cyk, tu dwa porty USB, fajnie. Tu jest pewnie indukcja. A jest, proszę bardzo, nie oszukiwałem. O, dobra. Hej Mercedes. Słucham? Nawiguj do Nowoorsnowska. Znalezione zostały te wyniki. Dokąd chcesz jechać? No i w magiczny sposób oczywiście przedostaliśmy się właśnie na Kazurę. Tryb parking gotowy. Biorę kask. Kluczyki mam w kieszeni. Aha, znowu. Cyk. I takim magicznym oczywiście sposobem zdarzyło się, że czeka już na mnie mój rower. Zakładam kask na głowę. Pierwszy spot dzisiaj, Kazura, Bar Spin Challenge, lecimy. Słoneczko wyszło idealnie. Cyk. Cyk. A tu nie. I cyk. Nie było łatwo, ale challenge na pierwszym spocie zaliczony, bar spin. Jest, lecimy dalej. Proszę bardzo. Dobra, więc pierwszy challenge zajął 20 minut, żeby się ogarnąć, przygotować. To trzeba zacząć od najmniej przyjemnej części, bardziej upierdliwej, powiedzmy tutaj w tym amortyzatorze. Niestety odkręcić 5 śrubek, żeby ściągnąć koło. Cyk, cyk. Także szybki temat. Wyrzucimy sobie wszystkie graty ze środka, fotele. Koło wiem, że potem Piotrek będziesz czyścił samochód. Wrzucony siedzi. O. Cyk, wiadomo. 12:49, czyli misja zajęła jedne blisko 40 minut. Nie najszybciej z tym wszystkim, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A mówi, że z tyłu nie są zapięte pasy, ale myślę, że rower się ogarnie. To jest w ogóle sztos opcja. Wiadomo, trzeba się patrzeć przed siebie i tam mamy wszystko, ale tutaj jest, zobaczcie, nie wiem czy widzicie, ale są ulice pokazane, że jest ulica na uboczu, no i to rzeczywiście jest to ulica na uboczu. Moment, już mamy 50, no wiadomo, ale dodaj gazu, ale spokojnie. Zdaję się tutaj, żeby zaparkować sobie przodem. O, właśnie kamera, która mnie informuje, gdzie jestem. Teczuszka z dokumentami.
Do Urzędu Dzielnicy Ursynów przyjechałem zostawić sprawozdanie finansowe na dotację, którą otrzymaliśmy na Kazurę. To udało nam się w tym roku zbudować 3 nowe kikery. Ta budowa mocno pochłonęła nasz budżet, więc jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to dane do wsparcia stowarzyszenia są w podpisie. Ale my nie zwalniamy tempa, działamy, cały czas naprawiamy Kazurę, odbudować Forecross i zrobić z niego naprawdę fajną flowową linię. Inwestycje w przyszłym roku to zbieramy na zagęszczarkę. Nawiguj cmentarz powązkowski. No i właśnie to jest spoko, tutaj wszystko widać w tych nowych Mercedesach. Ile mamy jeszcze odległości na dwóch kamerach, także to jest... No i cyk. Polecimy sobie z grzaniem fotelika, bo nie jest najcieplej. Hello. Tu jeszcze ciekawą kolejną funkcją jest to, że samochód przewiduje mniej więcej, ile nam zostanie prądu, jak dojedziemy na miejscówkę. Odbierałem samochód, było 96, teraz no 80 kilka procent. I będziemy mieli 79, także nice. Kolejny duży plus elektryka akurat w mieście, że możemy legalnie jechać bus pasem. Ale też jest taki temat, że jak się zapomnisz i jedziesz na tym D minus minus, to nagle można się zdziwić, bo ten hamulec, samochód jakby sam hamował, nie? Więc tutaj rekuperacja, czyli odzyskiwanie prądu. I Necro Trails, proszę Państwa. Pan Max, dzień dobry. No, powiem ci, że ciekawie, dosyć pionowo to wygląda. Na wyjściu 61 bodajże. No, to można latać w linii. Raz. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta, jak chcesz na domek. To co, poprowadzisz? Proste. Jedziemy? Proste. Tak? Okej. Okay. Dobra. Czyli będziemy, aha, jedziemy, a zresztą. Drogie nekro dzieci i dorośli, że jak jesteście, to to ma być schowane do schowka, a tych śmieci ma nie być. Tak, Max? Dokładnie, panie Piotrze. No właśnie, nie taki roz... Nawet wam zademonstruję. Cyk. Dziękuję bardzo. Nie, wall ride, nie dla mnie. To nie mój styl. Trzymaj się, do zobaczenia. Yeah. Żeby nie było, no bo klasa samochodu, buty trzeba wytrzepać. Generalnie oczywiście trzymamy obie ręce na kierownicy, ale teraz tylko na chwilę, kiedy wyjeżdżam z tego miejsca i wiem, że nikogo tu nie będzie, powiem wam, że naprawdę Necro Trails zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Jest całkiem fajne, można sobie pojeździć, no nie wieje. Trochę bałaganu było, smutek, że porozrzucane narzędzia ludzie zostawiają, ale poza tym naprawdę bardzo spoko. Lecimy dalej, kierunek Dolna. Oczywiście tutaj Mercedes informuje nas trójkątem czerwonym, jak i tu z przodu, jak i są po bokach, o tak jak teraz, że ktoś jedzie i należy być czujnym, także Piotrze, bądź czujny. Zobaczcie, jakaż ta Warszawa jest piękna i wielka. Na mapach jeszcze właśnie dla samochodów elektrycznych jest od razu informacja, była informacja, ale jest mapka 3D, nice. Jest informacja o tym, gdzie są punkty do ładowania. Więc jest. No i tu rzeczywiście ze względu jeszcze raz na bycie elektrykiem, no to bus pasik kulturalnie, a tutaj już w takim zestawieniu w godzinach szczytu myślę, że to jest całkiem spoko. Dwie ręce na kierownicy, Piotrek. Coś, czego w Warszawie nawet elektrykiem z buspasem nie przeskoczymy, to korki.
No, nawet teraz gładko wyszło, jednak ten prześwit jest całkiem spory, kluczyk mam. I spore są te hopki, nie da się powiedzieć, że nie. Siema. Wpadłem sprawdzić, czy miejsce działa. Działa. Będziesz jeździł dzisiaj? Nie, już skończyłem, już jestem zjebany. Okej. Okej. Tylko krzyknij, bo tutaj wiesz, wybieram to, bym się odsunął. Dobra, dobra, super. Ale spod! To czas na Barstina. Musi być. Ale kozak! No fajne to macie zdecydowanie. Wiesz, cały rok można jeździć, bo w zasadzie po deszczu przyjeżdża się, masz taki paru. Bez problemu, nie? Wszystkiego dobrego, dzięki. Jeszcze raz coś szmyknę i uciekamy. Szybka akcja. Lecimy dalej. EQA 71%. Kluczyka nie trzeba wstawiać. Widać, misja zaliczona. Dobra, światło mam jeszcze na jakieś pół godziny. Dobra, uda się. Pyk. I jedziemy dalej. Jakby jeszcze tego było mało, zaczyna padać deszcz. A jestem już tak blisko. Dam radę. Widać już hopeczki. Witam Państwa, spot numer 4, Siekierki. Są ślady, jazdy. Ale drop. Dobrze, mam nadzieję, że na trasie nie ma niespodzianek. Pamiętam ją w przeszłości. Zatem wypadałoby już zrobić sztuczki. Ale ciemno jest. Ciemno, ciemno. Proszę Państwa, zadanie zaliczone. 4 spoty, na każdym przynajmniej bar spin w jeden dzień. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, że się Wam podobało na szybko. Gdyby nie to, że miałem zajęcia z moimi kochanymi kursantami. Pozdrawiam Michałów. Z dzisiejszego porannego szkolenia byłoby więcej czasu, ale najpierw praca, potem przyjemności, jak to mówią. W podpisie link do omówienia ze mną na szkolenie. A ja tymczasem pojadę jeszcze raz i wracam umyć samochód i oddać go do bazy. Myślę, że oczywiście będzie widać bardziej, ale no, uwierzcie mi, że jeszcze. Shout out dla ekipy z Siekierek. Piona panowie. O, bez gwiazdy nie ma jazdy, jak to mówią. Cyk. Oczywiście oklepujemy. Cyk. Hej Mercedes. Co chcesz teraz zrobić? MB Motors, Piaseczno Janki. Znalezione zostały te wyniki. A jak? Tam, gdzie zaczynałem, tam kończę, w salonie MB Motors w Jankach. Jaram się tym miejscem. Fajnie było sprawdzić elektryka, zaliczyć swojego małego challenge'a, 4 różnych spotów ze sztuczkami. Mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam też. Co, na koniec klasycznie ziomale. Subskrypcja, poprzedni film. I do zobaczenia!